12 lutego z lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie nasze reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn hokeju na trawie wyjadał na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Turniej odbędzie się w stolicy Indii New Delhi. My zapytamy naszych reprezentantów o ich przygotowania oraz o szanse na kwalifikacje olimpijskie. W dniach 15-26 lutego w stolicy Indii, New Delhi, obie nasze reprezentacje będą walczyć o awans do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Hokeistki przygotowały się w Wałczu, natomiast hokeiści w chilijskim Santiago de Chile. Rywalami męskiej reprezentacji hokejowej będą Indie, Kanada, USA, Francja, Włochy, Singapur. Nasze hokeistki zagrają natomiast z RPA, Hinduskami, gospodyniami turnieju, Włoszkami, Kanadyjkami i Ukrainkami. Do turnieju olimpijskiego w Londynie awansuje jedna drużyna z kwalifikacji. W pierwszym meczu nasza reprezentant zagrają z RPA, a mężczyźni z Francją. Nasza kamera towarzyszyła kadrowiczom na lotnisku. Jak oceniasz Wasze przygotowania do turnieju w Indiach? Szczerze mówiąc, przygotowania były troszeczkę utrudnione przez brak funduszy, ponieważ nie mogłyśmy wyjechać nigdzie, aby potrenować na otwartym boisku. Zostałyśmy w Wałczu, trenowałyśmy na hali, oprócz tego miałyśmy przygotowanie fizyczne, więc miejmy nadzieję, że to nam wystarczy. Znaczy Chile to był już ostatni taki etap naszych przygotowań, w zasadzie ten już punkt kulminacyjny, że tak powiem. I no, rozegraliśmy tam 8 spotkań, 6 z reprezentacją seniorów, 2 spotkania z reprezentacją młodzieżową. Mi się wydaje, że gdzieś na wysokim poziomie te mecze stały gdzieś tam, naprawdę było widać szybkość, dynamikę tej gry i już były te końcowe etap przygotowań, także była gdzieś tam wysoka forma i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tych spotkań. Wiadomo, nie chodzi o rezultaty, natomiast tam udało się 4 spotkania wygrać, 2 zremisować i czy tam 3 zremisować, 1 przegrać, także wyniki były całkiem przyzwoite. Miejmy nadzieję, że nasi kadrowicze wrócą z olimpijskimi kwalifikacjami. Powodzenia!